Witam Państwa w środę 29 czerwca ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W tym wydaniu wiadomości, przerwy techniczne na gliwickich basenach. Spółka Newag odjeżdża z Gliwic, prawie 300 osób straci pracę. Nowy nabytek niebiesko-czerwonych i muzyczne uniesienia na festiwalu Filharmonia. Agnieszka Baron, zapraszam na serwis. Gdy jedne obiekty się otwierają, na przykład kąpielisko leśne i ośrodek w Czechowicach, inne czeka przerwa techniczna. Od 11 lipca nieczynna będzie pływalnia Mewa. W przeciągu 2 tygodni zostaną wykonane prace, których nie można przeprowadzić w trakcie normalnej pracy obiektu. Na liście znajduje się remont dachu, uzupełnienie tynku, kafelek, uszczelnienie niecek basenowych, konserwacja instalacji. Mewa zostanie ponownie otwarta z początkiem sierpnia, natomiast wówczas remont rozpocznie się na basenie Olimpijczyk na osiedlu Kopernik, a pod koniec wakacji w drugiej połowie sierpnia zacznie się przerwa techniczna na Delfinie. Nawet 280 osób straci pracę w gliwickim zakładzie Newag. To firma, która zajmuje się modernizacją i produkcją takich lokomotyw jak Dragon czy Griffin. W maju zarząd spółki poinformował pracowników, że przedsiębiorstwo czeka reorganizacja. Produkcja z Gliwic na jesieni zostanie przeniesiona do Nowego Sącza, a to oznacza wygaszenie gliwickiego zakładu. Pod znakiem zapytania stoi działalność remontowa gliwickiego oddziału. Obecnie trwają negocjacje na linii związkowcy zarząd spółki. Dotyczą one warunków zwolnień grupowych, które mają się rozpocząć jeszcze w lipcu. Szefostwo Newagu nie wyklucza, że część pracowników ze Śląska znajdzie zatrudnienie w Nowym Sączu. Wprawdzie oczy polskich kibiców zwrócone są na Francję, ale dzieje się także na naszym gliwickim podwórku. Piast Gliwice pochwalił się właśnie nowym zawodnikiem Edwinem Girdwanisem, reprezentantem Litwy. Środkowy obrońca występował ostatnio w Marbeli FC. Litwin podpisał z niebiesko-czerwonymi 3-letni kontrakt. W drużynie narodowej rozegrał dotąd 4 mecze. Wiadomo, że nie od razu Rzym zbudowano, a w slangu piłkarskim zwycięską drużynę. Dobry zespół buduje się latami, a najlepiej jeśli mamy pod ręką młody, zdolny narybek. GKS Piast ogłasza właśnie nabór do zespołu z rocznika 1999, który to w nadchodzącym sezonie będzie występował w Centralnej Lidze Juniorów. Nabór odbędzie się 11 lipca o godzinie 11 na boisku treningowym Piasta przy ulicy Sokoła. Szczegóły na stronie klubu. Pozostając w tematyce piłkarskiej, ponoć muzyka łagodzi obyczaje. Muzyki, i to takiej z najwyższej półki, będzie można posłuchać podczas drugiej odsłony festiwalu Filharmonia. Wydarzeniu patronuje Telewizja Imperium. Drodzy Państwo, jest taki kraj jak Polska. W Polsce jest takie miasto jak Gliwice, a w Gliwicach jest punkt, który nazywa się Jazowia, Centrum Kultury Jazowia przy Gliwickim Rynku. Jest to miejsce, w którym odbywają się rzeczy niesztampowe, niestandardowe i właśnie tym chcemy Państwa przywitać już w lipcu. Miesiąc wakacyjny, także chcemy go Wam dobrze nastroić. Zaczynamy 2 lipca koncertem Cluster Ensemble. Jest to zestaw muzyków złożonych z wielu krajów, którzy wystąpią w Gliwicach z projektem, z muzyką Filipa Glasa. 9 lipca Marcin Wyrostek w Gliwicach. Startujemy o godzinie 19. Marcin Wyrostek, dobrze Państwu znany akordeonista, który swoją muzyczną formą udowadnia, że nie jest jedynie postacią telewizyjną, a znakomitym kompozytorem, twórcą muzyki. Także bądźcie razem z nami 9 lipca. Kilka dni później, młody wiekiem, bogaty doświadczeniem, Szymon Nering. Ten niesamowity pianista udowodni swoją formę na międzynarodowym konkursie chopinowskim. 15 lipca, Jack DeJohnette, Matt Garrison, Ravi Coltrane. Ci Amerykanie to największa światowa półka jazzu, która występuje już od lat, bo przypomnę, że Jack DeJohnette to jest legenda perkusyjnego jazzowego grania, który grał z największymi jazzowymi muzykami na świecie, m.in. z Milesem Davisem, także zapraszamy już 15 na ten najmocniejszy punkt programu tegorocznej Filharmonii. 20 lipca zagra dla Państwa Eddie Sanchez i Alex Morales. Jest to muzyka kolumbijska, która niesie, która pobudza do tańca, która daje dużo emocji, tych takich fajnych letnich, więc to się wszystko pięknie wpisuje w wakacyjny krajobraz, który mamy nadzieję w Gliwicach będzie występował. Zakończymy nasz cykl koncertów Filharmonia spotkaniem muzycznym. To nie będzie koncert, ale myślę, że atrakcyjność tego wydarzenia nie maleje w związku z tym. Proszę Państwa,
Piotr Mec z Radiowej Trójki, także twórca radia RMF FM i potęgi tego radia, powie o legendzie, największej legendzie światowej muzyki, o zespole The Beatles. Jest on największym znawcą tego zespołu, kolekcjonerem pamiątek. Mamy nadzieję, że będzie gorąco, także serdecznie zapraszamy. Centrum Kultury Jazowia, Gliwicki Rynek. Wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na naszym Facebooku. Szukajcie też informacji na www.filharmonia.jazowia.pl. Jeśli nie tam, to gdzie? Do zobaczenia. I tym muzycznym zaproszeniem kończymy wiadomości Telewizji Imperium. Zapraszamy na naszą stronę tvimperium.pl. Jesteśmy też w mediach społecznościowych, a w związku z trwającymi Mistrzostwami Piłki Nożnej 2016 przypominam, że wszystkie mecze można oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom. W tym celu należy skontaktować się z biurem obsługi abonenta pod numerem telefonu 32 301 4000. Za chwilę pogoda na deszczowy czwartek. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.